Dzień dobry, panie premierze. Sławomir Kamiński, Solidarność z Zakładów Azotowych Puławy. Panie premierze, zapewniam pana, że i w załodze, i w związkach zawodowych, w Solidarności, w szczególności w Puławach, ma pan wielkich przyjaciół i zwolenników. Czytamy pana, czytaliśmy, znamy pana program zrównoważonego rozwoju. Popieramy go. Mało tego, uważamy, że powinien być realizowany dużo szybciej. Za chwileczkę. Dużo szybciej. W tym programie jest jasno napisane, że dobra wytworzone na danym terenie zostają na nim. Panie premierze, czy możemy liczyć na realizację pańskiego programu w tym obszarze, jeśli chodzi o Zakłady Azotowe Puławy? Szanowni państwo, to, co teraz pan powiedział, to jest jakby fundamentalnie ważne dla państwa polskiego. Bo ja odpowiem panu tak. Dzięki temu, że właśnie zastosowaliśmy taką zasadę i na przykład wynegocjowałem w Brukseli, że galerie handlowe, budynki komercyjne zostaną opodatkowane. Dzięki temu te środki przesuwamy do Puław, do powiatu puławskiego, na 500+, na wszystkie wydatki inwestycyjne, na drogi. To się nie bierze z niczego. To przesuwamy środki państwowe właśnie na Puławy. Nie można patrzeć tylko przez bardzo wąski wycinek, że jak firma się składa z kilku czy kilkunastu oddziałów, co jest w danym oddziale. Ja zarządzałem firmą, która miała 1000 oddziałów i patrzyłem przez pryzmat całego przedsiębiorstwa, całej firmy i patrzę przez pryzmat całego państwa, ale gwarantuję państwu również, wam tutaj, że przede wszystkim dla mniejszych ośrodków, takich jak Puławy. Puławy są ponadprzeciętnym beneficjentem. Skorzystały na naszych zmianach prospołecznych, drogi, a w końcu też niedługo będziemy budowali most przez Wisłę niedaleko Puław. I to są wszystko zmiany, które są możliwe dzięki przesunięciu środków do tego powiatu.